Mawkar z tej strony, a dzisiaj BMW, który coupe ulubiona w sumie wersja moja nadwozia, najładniej wyglądająca. Tutaj mamy wedle briefu pierwsza rejestracja 2003 rok. Widać, że auto jest zadbane, ładnie utrzymane. Jest tu dwulitrowy silnik, czterocylindrowy, konie dopiszę później. Jak widzicie, nigdzie nie jest zadrapana ani taka przeorana, jak ja to mówię. Cóż, jeszcze dużym kolejnym plusem jest to, że nie jest zgnita. No niestety BMW nigdy nie słynęło zbyt dobrej blacharki. Tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Tak z wyposażenia, jak widzicie, jakieś tam podstawy, czujniki światła są i jeszcze alusy i przeciwdzielne. Cztery tarcze, klocki świeżutkie, więc o hamulce się nie musicie martwić. Ogólnie stan techniczny naprawdę dobry. Opiszę go wam dokładnie przy oglądaniu książki serwisowej. Sam miałem takie auto, powiem wam uczciwie, przez 5 lat, tylko że w silniku 2.8, i gdy miałem już nawet nowsze auta, nie chciało mi się go zmieniać na nic innego, bo jeździ się tym świetnie. Jeżeli trafimy zadbany model, to naprawdę niczym nie ustępuje autom nowszej generacji. Prowadzi się bardzo dobrze, przyspieszenie też jest niezłe, no i jakość wykończenia dywanów, wszystkiego, jeżeli nie jest to zużyte i nie jest to jakiś gruz, bardzo świetny. No i tutaj jeszcze tak na szybko, żebyście zobaczyli mój fotel, bo nie będę na nim siedział, nie będzie go dobrze widać. Na razie tyle. Do auta zacznę wam od tibów, żeby tu było wygodniej. Tu macie powpisywane przebiegi. W którymś tam roku 197, potem 228, potem ten taki przedostatni TIF, gdzie miała tutaj kilometrów 260. Więc tutaj to jest to potwierdzone. Tutaj też mamy książkę serwisową. Tutaj jest ostatni wpis przy 256, ale pod maską chyba jest jeszcze jakiś przy 277, jak się nie mylę. Tutaj macie dalej wymiany, inspekcje, serwisy. Tutaj nawet ktoś jeździł do BM-ki we wcześniejszych latach. Widać ogólnie, że ktoś zadbał o ten samochód, nie traktował go jak najgorszego dziada, nie? Tu macie rozpiskę, ogólnie wyposażenia i tyle. Cóż, resztę będę wam opowiadał o samochodzie teraz. No, tapizerkę już wam pokazałem chwilkę wcześniej. Naprawdę, te sporty wygodne. Jest taka ogromna różnica w zwykłych fotelach, gdy mamy zwykłe W46, to jest dla mnie nieporównywalne, że tak może samochód inaczej się prowadzić, czuć i być wygodny. Tamte są zwykłe jak stołki, a te są naprawdę wygodne, wpada się w nie super. Tutaj taka listwa, nie jest ona naklejana, nie jest ona podrapana, też jest dobrze utrzymana, bo to często jest wydrapane, a tu mamy jakiś taki oryginalny wzór na tym. Tutaj konsola środkowa, klimatyzacja automat jest sprawna, więc fajny plus. Dalej środek, no to się delikatnie zawsze zużywa, bo to było tak, już tak używała BMW tego materiału, co później Volkswagen. Tu mieszak w dosyć dobrym stanie, gałka z napisem M, bo to auto ma jakieś wnętrze typu M-Technik albo M-Pakiet, nigdy nie mogę skojarzyć, który jest który. No, podłokietnik widzicie, lewarek, wszystko ładnie i bardzo ładnie utrzymana kierownica, chociaż teraz dokładnie tego nie widać, ale macie oryginalną skórę praktycznie na całym, całą fakturę na całej kierownicy, zero zużycia praktycznie na tym, więc fajnie ktoś tutaj dbał o to. Tutaj widzicie sobie licznik, nie ma żadnych błędów, temperaturę trzyma równiutko. Tutaj panel boczny, automat od świateł, niestety wyszło słońce i dokładnie nie mogę wam wszystkiego pokazać. Komputer pokładowy, a jeszcze rzucimy okiem na mój boczek, też jest ładny, niewygnieciony. Ogólnie autko przyjemne. No cóż, jeżeli interesuje was ten samochód, zawsze możecie do mnie napisać maila lub odwiedzić moją stronę Mawkar Automoto lub też Instagrama Mawkar Auta. A jeżeli nie trafiło akurat auto wasze gusta, zostawcie subskrypcję, bo na pewno będzie pojawiały się różny przedział samochodów od 5 do 80 tysięcy i może coś wpadnie, coś takiego, co akurat wam się spodoba. I tyle. Pamiętajcie, że również u mnie na auta macie gwarancję. Jeżeli ktoś nie ma transportu, to mogę auto dowieźć nawet w rozsądnej cenie. Auto są również opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów. Na razie to by było na tyle. Hej!